Cześć, Peter z tej strony. Nagrywałem już i vloga o ładowaniu, w jaki sposób ładuję auto, nie mając gniazdka w garażu i mieszkając w bloku. Więc dlaczego nagrywam ten materiał? Ano dlatego, że siedzę teraz w mojej Tesli i za chwilę ruszamy się naładować na Supercharger. Natomiast Supercharger w Krakowie ostatnio mocno się zmienił. Przyszło bardzo dużo nowych stanowisk o większej mocy, więc jedziemy odwiedzić, sprawdzić, zobaczyć, jaka moc ładowania wskoczy i jak to będzie wyglądało. Zapraszam. No więc tak, przyjechaliśmy. Mamy 22%, jesteśmy na superchargerze. Tutaj widać, mamy 20 stanowisk. No, takiej jakości w Krakowie nie mieliśmy i w Polsce też dopiero zaczynamy mieć. To jest druga ładowarka, która tak wygląda. Zobaczcie na to. Słuchajcie. Patrzcie, jakie to jest po prostu piękne. Dobra, kamera mi się zrestowała, ale patrzcie, jak dużo stanowisk tutaj jest. Tam, tutaj. Tutaj, wszystko. Jest bliżej wyjazdu. To akurat nie wiem, czy to dobrze umiejscowione, ale zobaczcie. Tylko wiem, że zajmuję ładowarkę, nie ładując się, ale słuchajcie, zobaczcie, tam z tamtymi wentylatorami, tam w oddali, tak ustawione w poprzek, to są te stare superchargery, a tu wszystko mamy nowe. No a więc co? Nowe V3, to się ładujemy z V3 i zobaczymy, co nam pójdzie. No. Jest. No, muszę docisnąć. Dobra. Jedną ręką ciężko i się ładuje. Zobaczmy szybciutko, co nam pokaże. 77 kW, 86. 108, 117, 119, 120, 122, 125, 130, 135, 143 już, 147, 149. 150. Dobra, mamy limit 80. Zmieńmy sobie limit na ładować do 90% i zobaczymy, co nam pokaże. Bo do 80% 35 minut pokazuje. 142. Ok, czyli więcej niż 150 nie pójdzie. No, ale w porównaniu do niecałych 100, co szło wcześniej, jest dużo lepiej. Jeszcze ja sobie, uwaga, zaraz zmienię ładowanie, zmienię sobie na 90, do 90 doładować, bo jutro jedziemy w trasę, tak, to trzeba, trzeba się doładować. No i pokazuję, widać, 45 minut. No. I tak to dzisiaj wyszło. Także moim zdaniem jest to nowa jakość. Jest to nowa jakość dlatego, że najprawdopodobniej, jeżeli się nie mylę, te ładowarki ze sobą nie współdzielą mocy, nowe.
Więc nawet jak tu przyjedzie troszkę tych samochodów, to dalej powinniśmy mieć taką taką szybkość ładowania, która jest dobra. 150 w piku i później spadanie, to jest dobry wynik. No nic, ładujemy się, a mi się kończy miejsce na karcie w kamerce. To tyle chciałem pokazać, jak to teraz fajnie w Krakowie mamy, jaki mamy fajny supercharger. Plus dla Tesli.